Witam Państwa bardzo serdecznie. Tym razem zajmiemy się cząstkami, a konkretnie panelem Display, który decyduje o tym, jak cząstki wyświetlane są w widoku 3D w Blenderze. Mam tutaj przygotowany taki malutki system cząstek dodany do zwykłego Plane'a. Jeżeli kliknę w panel z cząstkami, zobaczymy, że są to cząstki ustawione całkowicie standardowo. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych, szczególnych opcji. Nawet cache jest ustawiony w, powiedzmy sobie, z krokiem 10. Teraz panel Display, który tutaj mamy, to jest panel, który teraz ma wszystkie opcje standardowe, może z wyjątkiem tego Draw Size. Teraz są standardowe. No i on wygląda właśnie tak. Oczywiście, jeżeli wybierzemy sobie opcję None, wtedy wszystkie dodatkowe opcje, które tu mieliśmy, znikają, a same cząstki nie są w ogóle wyświetlane. Jeżeli teraz na przykład nacisnę Alt-A, to w tym momencie widać, że nasza animacja leci. Mamy wskaźnik czasu w oknie timelinera przesuwający się w prawo. Widać, że lecą również bieżące klatki tu na dole. Natomiast nie pokazują się żadne cząstki, które by tutaj mogły się pokazać. Jeżeli wcisnę Escape, zatrzymam animację i włączę sobie domyślny guzik, który był wcześniej wybraną nazwę Rendered, w tym momencie cząstki będą sobie wyskakiwały i coś tam się będzie z nimi działo. Tak to wygląda. I teraz tak. Te opcje, które mamy tutaj oraz wszystkie pozostałe mają w zasadzie wspólną konfigurację, a więc panel, który ustawię sobie na guziku Point na przykład, albo Circle, albo Cross, albo Axis, w tym momencie wszystkie dziedziczą, czy też współdzielą te pola, o których za chwilkę powiem. W związku z tym jedyne, co pozostaje pokazać, to zobaczmy może, jak wyglądają domyślne ustawienia. Domyślne ustawienia już widzieliśmy w przypadku, kiedy mamy wybrane Rendered, natomiast Point zmienia cząstki w takie małe kuleczki. Circle zmienia je w małe kółka. Oczywiście nie mogę tutaj powiększyć, aby było je lepiej widać. Za chwilę to zrobię. Cross to są malutkie krzyżyki, a Axis to są malutkie układy współrzędnych, które wyglądają z różnych stron różnie. No i teraz zobaczmy, co z tymi opcjami można zrobić. Jedną z najważniejszych opcji to jest suwak o nazwie Draw Size, czyli rozmiar rysowanych obiektów. Niezależnie od wyboru określonej opcji w tym panelu, Draw Size decyduje o tym, jak wielkie są cząstki, które są w ten sposób rysowane. Jeżeli ustawię sobie Draw Size na 30 pikseli, to w tym momencie na 30 pikseli ustawiłem rozmiar rysowanych cząstek. I teraz możemy je dokładnie obejrzeć. Rendered rysuje takie ładne kropy. W niektórych wersjach Blendera, starszych na przykład, te kropki mogą być rysowane jako kwadraty. Widziałem różne jakby rozwiązania. Point to jest dokładnie to samo. Czasami Rendered rysowany jest jako kwadraty, a Point jako kółka. To również zależy od wersji Blendera i widziałem również różne wersje. Circle to są zwykłe kółeczka, tak jak teraz. Cross to są zwykłe krzyżyki. No a Axis to są układy współrzędnych. Tak wygląda animacja w tym momencie. Ponieważ cache nie jest zbyt precyzyjny, to widać tutaj dziwne zachowania tych cząstek. One się obracają po wygenerowaniu. Tak to wygląda. Wysypały się. Teraz będą leciały w ten sposób. I teraz stosowanie różnych wielkości tego widoku pozwala na ustalenie tego, w jaki sposób chcemy te cząstki obserwować. Jeżeli wyłącza na przykład zaznaczenie, to cząstki nadal są aktywne, ponieważ ostatnim zaznaczonym obiektem był ten plane. No i teraz uruchamiając animację mogę obserwować te cząstki i widzieć różne kolory tych układów współrzędnych z różnych kierunków. Jest to dość fajne, ponieważ pozwala mi zaobserwować pewne obroty cząstek, które normalnie mogłyby być trudno widoczne w przypadku innych sposobów wizualizacji, na przykład takie jak point albo circle. Albo nawet cross. Ok, więc to jest pierwszy suwak, o którym warto wiedzieć, że się przydaje. Inna rzecz jest wtedy, kiedy cząstek mamy bardzo dużo i chcemy, aby część z nich została ukryta. Do tego celu przydaje się suwak określający procent wyświetlanych cząstek. Ten procent tutaj na suwaku display ustawiony jest domyślnie na 100, co oznacza, że wszystkie cząstki generowane przez system będą wyświetlane w widoku 3D. Można zmienić ilość tych cząstek za pomocą paska czy też suwaka o nazwie display. Jeżeli teraz wezmę 100 zmniejsze, to będziemy obserwowali, że cząstek jest coraz mniej. Jednocześnie widać, że pojawia się jakiś napis tutaj. To jest napis ostrzegający nas o tym, że display percentage makes dynamics inaccurate without baking. Proszę zobaczyć. To jest ostrzeżenie, które mówi, że jeżeli będziemy wyświetlali znacznie mniej cząstek niż mamy normalnie, czyli na przykład teraz blisko połowę wyświetlam, będzie miało to wpływ na dynamikę cząstek i na ich oddziaływania z całą sceną. Chyba, że wcześniej wybejkuję sobie te cząstki. Ja przypominam, że bejkowanie robiło się w panelu cache za pomocą guzika bake chociażby. Kolejne parametry są jeszcze fajniejsze, ponieważ to jest size, velocity oraz number. To są parametry, które, czy też nie parametry, tylko checkboxy, które pozwalają włączyć pewne dodatkowe wyświetlanie informacji o cząstkach. Na początek sprawdźmy, jak działa size.
Ustawię sobie renderowane cząstki, size na 0 i teraz jeżeli włączę ten size, to cząstki zaczynają wyglądać jak takie malutkie lampy, ponieważ są obwiedzione linią przerywaną. To jest prawdziwy rozmiar cząstki. Jeżeli teraz na panelu z fizyką rozmiar cząstek będę zwiększał, to zobaczę, że ten rozmiar będzie oczywiście się powiększał również w widoku 3D. Czyli jest to wyświetlanie rozmiaru cząstki, takiego rzeczywistego. Mogę oczywiście zamiast tego włączyć sobie numer cząstki i teraz mam cząstki ponumerowane. To jest zwykły numer dopisany do cząstki, więc gdybym chciał zobaczyć, jakie cząstki wylatują najpierw, to te numerki mógłbym zobaczyć. Wystarczy, że przewinę na początek, uruchomię. No i proszę, mam tutaj pierwsze cząstki, które wystrzelone zostały z plane'a. Pierwsza ma numerek 0, potem są cząstki numer 3, na przykład numer 2, numer 1, 4 i tak dalej. Tak to sobie leci. No i tych cząstek sypie się tutaj całkiem sporo, także z pewnej odległości wyświetlanie tych numerków będzie nieczytelne. Jest to jednocześnie tylko wyświetlanie w widoku 3D. Takie ustawienie Blendera nie zmienia w żaden sposób wyświetlenia tego, co dostajemy na renderze. Render wygląda teraz prawdziwie koszmarnie. Kolejna rzecz, którą możemy tutaj zobaczyć, to jest velocity. Jeżeli teraz wyświetlę sobie prędkość cząstek, to każda z tych cząstek będzie miała taki mały ogonek. I te ogonki są zależne od tego, jaka jest prędkość cząstki, a więc im cząstka dłużej spada, tym te ogonki ma dłuższe. Tak to wygląda. Jeżeli wezmę sobie jeszcze system point na przykład i go troszeczkę powiększę, to widzimy, że na samym początku jest rysowany taki włosek, a dopiero później jest sama cząstka. A więc ten velocity wyświetlany w ten sposób to jest taki wektor, który cząstkę wyprzedza. A więc można to przyrównać do takiego czegoś jak na przykład cząstka, która ma strzałkę do przodu. Oczywiście strzałka nie jest rysowana, ale możemy sobie tak wyobrazić. To jest właśnie jej wektor prędkości. Widzimy tutaj również kierunek tego wektora prędkości. Jeżeli te cząstki się będą odbijały lub jakoś dziwnie ustawiały w przestrzeni, to te wektory się mogą obracać. To samo z siebie jest ciekawe i pokażę później takie fajne zastosowanie czegoś podobnego, z tym, że wtedy będziemy renderować cząstki w modelu Line. Ale na razie niech zostanie. Oprócz tych trzech checkboxów mamy również bardzo, moim zdaniem, fajną opcję, taką jak kolor wyświetlanych cząstek. Obecnie kolor wyświetlanych cząstek jest tutaj czarny. To dlatego, że nie mamy żadnego sensownego materiału ustawionego na tym plane'ie, który cząstki generuje. Jeżeli jednak dodam do tego plane'a materiał, który na przykład ustawię sobie na kolor czerwony, to zobaczymy, że cząstki również wyświetlane są na czerwono. Jest to bardzo fajna opcja, która pozwala dla różnych systemów cząstek mieć cząstki w takich kolorach, w jakich był pierwszoplanowy materiał przypisany do obiektu, który je generuje. Ten kolor tutaj możemy zmienić na coś zupełnie innego. Mamy do wyboru listę i w tej liście oprócz materiału oraz None, wtedy cząstki są po prostu czarne, mamy także Velocity oraz Acceleration. I to są dwie super opcje, które osobiście bardzo mi się podobają. Velocity jest to parametr, który powoduje, że cząstki wyświetlane są w taki sposób, że ich kolor zależy od ich prędkości. Jeżeli całą animację cofnę i puścimy to od początku, no to widzę niestety teraz, że zabarwione są przez cały czas tym materiałem, więc ten materiał usunę z obiektu. Nadal są czerwone. Myślę, że teraz należałoby chyba poprawić bake'a, ponieważ niestety, ale ten materiał ma dalej wpływ na te cząstki. To jest błąd w Blenderze oczywiście. Mamy pełno takich błędów, dobra, więc spróbujmy sobie z tym poradzić. Mamy tutaj velocity, jest max ustawione na 1, size, velocity zostają bez zmian. Weźmy sobie rendered. Niestety cały czas jest to samo. Dobrze, ale nawet gdyby tak miało być, może ta prędkość jest tak duża od razu, że ten max tutaj powoduje, że cały materiał tych cząstek będzie wyświetlane od razu na czerwono. Spróbujmy to sprawdzić. Velocity cząstek początkowo wynosi 1, ponieważ wystrzeliwane są z tego plane'a w kierunku normalnym. Jeżeli to velocity zmienię do 0, cząstki będą na początku w bezruchu i następnie przez działanie grawitacji będą spadały przyspieszając. To powoduje, że ich kolor na samym początku jest zupełnie inny. Widzimy tutaj takie krótkie błyski niebieskie. Niebieskie, zielone, żółte czasami się pojawia. I to jest właśnie ta opcja, która powoduje, że cząstki wyświetlane są w zmiennym kolorze. Ale żeby ten zmienny kolor można było rzeczywiście podziwiać, należy przeskalować troszeczkę siłę kolorowania tych cząstek. Otóż wystarczy, że tutaj wpiszę na przykład 2. W tym momencie maksymalny kolor jest już dostępny dla cząstek wtedy, kiedy one mają prędkość równą 2. I teraz te cząstki są troszeczkę bardziej długo zielone tutaj. Jeżeli ustawię sobie prędkość 5, to zobaczymy, że one są jeszcze dłużej takie zielone. Jeżeli ustawię na przykład 20, to w tym momencie ich prędkość 20 dopiero spowoduje, że osiągną one kolor czerwony. A wcześniej ich kolor będzie na początku niebieski, taki bardzo granatowy, wtedy kiedy ich prędkość jest bliska 0, później przez jasno-niebieski, przez zielony, żółty, pomarańczowy zmieniają się na czerwony.
Tak to wygląda. No i teraz tak. Ta opcja pozwala na wizualizację tego, w jaki sposób cząstki przyspieszają w różnych sytuacjach życiowych. Na przykład, jeżeli postawię sobie tutaj na samym podłożu jednego plane'a, któremu ustawię stopień kolizji, czy też strefę kolizji, na przykład na taką, że będzie odbijał cząstki doskonale i będzie również je odbijał bez tarcia, no to wtedy cała ta animacja wyglądałaby w ten sposób. Może te cząstki wyświetla, czy też wystrzela z tego plane'a z trochę większą prędkością jeszcze, aby było na co popatrzeć. Ustawiłem im size, a to nie o to chodziło, pomyliłem panele, chodzi velocity. Weźmy sobie dwa, niech one lecą trochę do przodu. Proszę zobaczyć, spodziewam się tutaj, że ich prędkość będzie maleć. No i rzeczywiście to widać. Jeżeli ustawię całą scenę jakoś tak elegancko, żeby całość była dobrze przygotowana, weźmy sobie w ten sposób, to teraz cząstki powinny lecieć w bok. I oczywiście one przyspieszają. Przyspieszają, odbijają się z tą samą prędkością, następnie w górnej części trajektorii zwalniają. Dlatego ich kolor w tej górnej części znowuż jest niebieski. Jeżeli przeskaluję troszeczkę cały nasz system i dam tutaj wartość 15 maksymalną, to możemy zobaczyć nawet większą gradację kolorów. To jest fajne. Jeżeli teraz takie cząstki będę wystrzeliwał z jeszcze większą prędkością, na przykład dam 5 i zmienię troszeczkę tarcie na naszym plane'ie, tak aby one się zatrzymywały, to będę mógł obserwować, mam nadzieję, jak ich prędkość spada. Proszę zobaczyć. Żyją za krótko, niestety, aby to zobaczyć, więc trzeba byłoby zwiększyć im czas życia na panelu Emission. Dajmy im czas życia rzędu na przykład 3000. I teraz popatrzmy, jak się zachowują. Widać, że ich prędkość sobie losowo spada. I tam, gdzie tarcie je zatrzymało, tam są już na górze bardzo spowolnione. Możemy także tłumienie wprowadzić do tego plane'a, aby dodatkowo jeszcze cząstki traciły energię. No i teraz zobaczymy, jak ich prędkość będzie spadać. Widzimy, że utrata energii powoduje, że poruszają się wolniej, a dzięki temu ich kolor wyświetlania jest również ciemnogranatowy. Tak to wygląda, całkiem sympatycznie. Weźmy sobie teraz jeszcze większą prędkość wystrzału, żeby już się trochę tym pobawić. Dajmy na przykład 10. No i teraz widać, jak zmieniają kolor. Można to nawet ładnie sobie w pewnych grupach obejrzeć. No więc tak wygląda teraz wyświetlanie tych cząstek. Widzimy po prostu za pomocą koloru ich bieżącą prędkość w czasie całej symulacji. Pozostałe parametry, czyli ten jeden, który nam jeszcze został, to jest acceleration. To jest podobny parametr jak w przypadku velocity, to znaczy, że cząstki kolorowane są zależne od tego, jaką mają wartość przyspieszenia. Przypominam, że przyspieszenie to jest coś takiego jak zmiana prędkości, a więc cząstki, które zmieniają prędkość, będą miały inny kolor niż te, które mają prędkość stałą. Zmiana prędkości równa 0 oznacza, że prędkość jest stała, a wtedy cząstki mają kolor ciemnogranatowy. Tak to działa. A więc w tym przypadku każdy ruch tych cząstek związany ze zmianą ich prędkości będzie również rysowany tak, jakby zmieniało się ich przyspieszenie. No i widać to tutaj w tym miejscu, gdzie one się zderzają z plane'em. Te króciutkie błyski pomarańczowe i czerwone oznaczają, że tutaj bardzo gwałtownie zmienia się przyspieszenie cząstek. To znaczy, że one zwalniają albo przyspieszają. Tak to działa. No i to jest bardzo fajny zestaw parametrów pozwalający te cząstki elegancko narysować. Ponieważ jednak większość jakby tych cząstek tutaj ma swoje kolory granatowe, możemy troszeczkę zmniejszyć ten parametr i uzyskać lepsze przybliżenie tego ruchu. Jak widać, tutaj jest takie nieprzyjemne pulsowanie również. To jest związane z błędami cache'a. Cache możemy ustawić sobie na co jedną klatkę. Teraz trochę lepiej się to będzie rysowało i proszę zobaczyć. Mamy tutaj elegancki pokaz tego, jak cząstki się zachowują. Te błyski może są nieprzyjemne, ale decydują o tym, że czy też raczej pokazują nam ładnie, jak zachowują się cząstki w takim modelu. Myślę, że będę mógł jeszcze pokazać w zastosowaniach ten efekt i byłoby to na przykład coś takiego jak symulowanie lub też wizualizacja fal uderzeniowych, ewentualnie wirów, ewentualnie eksplozji. Myślę, że to jest dobry temat na następny fajny tutorial i to byłoby coś warte pokazania. Na razie dziękuję. To jest wszystko, co chciałem w tej części omówić. No i do zobaczenia wkrótce. Panel display uważam od tej pory za omówiony. Do zobaczenia.